Witajcie, kochani. Dzisiaj to mój debiut, ale pragnę Wam zaprezentować moją kolekcję z Ziai. To nie jest pierwszy, ani drugi, ani trzeci zestaw. Od ponad 12 lat używam. Nieraz zmieniam, przeważnie do nich wracam. Coś w sobie takiego mają, że nie można się im oprzeć. I może Wam teraz opowiem o każdym z osobna, bo o każdym zdanie wystarczy, bo naprawdę zachwalane już są aż nadto. Zapraszam do oglądania. Witam Was ponownie. Słuchajcie, do którego kremu przeważnie wracam? To jest ten krem z Ziai, przeciwzmarszczkowy. Ja mam w tej chwili 39 lat, ale używam już plus 40. Uważam, że są już jak dla mnie przeznaczone. Na jednym jest napisane, że jest na dzień lub na noc, a na drugim, że jest tylko na dzień. Spróbowałam użyć tego na dzień i na noc rano przed makijażem. Ma zupełnie inną konsystencję. O, jest taki bardziej mazisty i dobre 10 minut dłużej się wchłania, więc dlatego pewnie jest napisane, że jest na noc, bo po prostu nie musimy się, jak się spieszymy, powiem tak, do pracy albo gdzieś indziej, lepiej używać tego tylko i wyłącznie na dzień, bo naprawdę wchłania się w przeciągu 10 minut. Jest bardziej wodnista, bardziej kremowa, ta bardziej satynowa, jeżeli mogę to tak nazwać. Szybciej się wchłania. Pachną tak samo, podobnie, delikatnie, tak jak na Ziaje. I tak. Mogę Wam pokazać, są bardzo wydajne, mimo że są małe. Tego zużyłam tyle. Używam dzień w dzień. Tego zużyłam troszeczkę więcej. Dzień w dzień od czerwca. Od końca czerwca, tak. Więc naprawdę jest bardzo mała, bardzo duża wydajność. Polecam. Może te 30... 5 plus też by były dobre, przeciwzmarszczkowe, ale ja używam już tych, więc myślę, że tak. Zakupiłam sobie również, to jest nowość właśnie, 30 plus, przepraszam za ostrość, 30 plus, nie otworzyłam jeszcze, to jest mój debiut, są jeszcze pozamykane. Chyba ich wypróbuję w tym tygodniu. Powiem Wam, jaka jest konsystencja i jak działają. Jeden jest na noc, jeden jest na dzień. Ten jest na dzień, bo jest napisany pod makijaż, więc raczej na dzień. Zobaczymy. Może się okazać również, że ten na dzień będzie lepszy na noc, a i odwrotnie, ten na noc będzie lepszy na dzień pod makijaż. Zobaczymy, przetestuję. Dam Wam znać. Dalej, naturalne mleczko do ciała. To już jest moja szósta, siódma butla. Oczywiście ma pompkę, więc rewelacja. Też jest bardzo wydajny. Ja balsamuję się dwa razy dziennie. Rzadko raz, rzadko wcale. Więc dwa razy dziennie przy takiej wydajności. To jest 400 ml. Konsystencja już Wam mówię. Jest taka niby płynna, ale to jest bardzo dobrze, bo się bardzo szybko rozsmarowuje. Wchłania się dość szybko jak na balsam, no w przeciwieństwie do oliwkowego bardziej, bo jeszcze miałam taki kiedyś typowo oliwkowy, to jest naturalne oliwkowe mleczko, tamten balsam był oliwkowy. Popatrzcie, przetarłam dłoń o dłoń. Delikatnie faktycznie się klei, ale to jest efekt
ja wiem, kwestia 20 minut. Także na dwór, jak się wybieramy do pracy, to też nie polecam, ale wieczorne nacieranie czy weekend jak najbardziej. Słuchajcie, ten naturalny krem i naturalny krem oliwkowy do rąk i paznokci. Od kiedy zaczęłam używać, odkryłam ziaję 15 lat temu, używałam tylko tego naturalnego kremu oliwkowego. W tej chwili na przemian używam tych zmarszczkowych i tego też zużycie nie jest jak na początek lipca, tak, bo ten mi się skończył troszeczkę później, więc na początek lipca też nie jest duże. Używam go co drugi dzień, też na wieczór. Jest bardzo nasączony oliwką i bardzo długo się wchłania, twarz bardzo się świeci, także pod makijaż, no nie wiem, hardkorem nie jestem, ale na wieczór, jak już makijaż jest zmyty, naoliwkuję się, no i świecę się jak żarówka prawie pół godziny. Rozprowadza się fajnie, bo jest no, z tą oliwką, więc bardzo dobrze się rozprowadza. Mogę Wam pokazać. O, jest taki dużo gęstszy od tych przeciwzmarszczkowych. I co tu mam? Naturalny oliwkowy krem do rąk i paznokci. Powiem Wam, że zużycie jest niewielkie. To było w komplecie z tym kremem. Przepraszam najmocniej. Zużycie jest niewielkie, ponieważ rzadko go używam. Powinnam częściej. Może teraz w zimę, jak będą ręce się robiły suche od mrozu i od zmiany pogody, temperatur, więc pewnie będę dłużej używała. Teraz były upały, potem się troszkę schłodziło na lenie, aż tak, żeby codziennie używać, chociaż na pewno powinnam. Ale dam Wam znać po miesiącu, jak zima się zacznie, czy jest bardzo skuteczny. Jeżeli działa tak samo jak ten, no to powiem, będzie na pewno moim ulubieńcem, ale to jak przetestuję, dam Wam znać. Także to. Cały czas tutaj widzicie trzy rzeczy, ale nie będę, na koniec je sobie zostawiłam. Powiem Wam jeszcze tak. Mam do demakijażu dwa płyny. Jeden jest normalnym, w sensie płyn micelarny, normalny, ten jest dwufazowy. Różnią się zapachem trochę faktycznie, nie jest to zapach jakiś bardzo mocny i przygnębiający, nie. Jak na ziaje delikatny. Z tym, że ten jest zwykłym, no też go wstrząsam przed użyciem oczywiście, ale nie musiałabym, też się nic nie dzieje. 30 plus, no bo wiadomo, 39 lat prawie, więc używamy tego. Kupiłam sobie ten na spróbowanie w lipcu, pod koniec lipca. Nigdy nie miałam dwufazowego, zawsze używam takiego. Miałam jeszcze w zestawie ten zielony zestaw, też był zielona ziaja, właśnie płyn micelarny. Mogę powiedzieć dwie rzeczy. Jedną rzeczą się różnią u mnie na twarzy. Zmywają tak samo dobrze, z tym, że tak, gdy za dużo użyję, bo ja zmywam, nie mam szczoteczki, więc używam płatków bawełnianych, ten, gdy za dużo naleję na płatek i przetrę oczy, dłużej przytrzymam po prostu na oczach, żeby zmyć makijaż, szczypie w oczy. Ten nie szczypie w oczy. Jest za to, jak się przeczyszczę płatkami, muszę jeszcze przeczyścić na sucho płatkiem albo chusteczką, bo zostawia taką dziwną powłoczkę. Się śmieję, że mam, że wszystkie włoski na twarzy mi stają. To jest takie dziwne uczucie, taki olej zostaje, ale to nie jest nic strasznego, ponieważ no, znika za jakiś czas. Także pewnie dlatego, myślę, że to wszystko, przepraszam, zająknęłam się.
Więc tak, no różnica taka, ten delikatnie szczypiewa, czy ten wcale, ten nie zostawia powłoczki, ten zostawia lekko oleistą taką powłoczkę, za chwilę się wchłania, także to to. I jeszcze pokażę Wam, to są zestawy mojej córki. Oczywiście to są zestawy mojej córki zużyte. Te balsamy, żele, mydła pod prysznic. Są tylko dwa, bo oczywiście projekt Denko już było tak dużo, że zostały wyrzucone. Było ich około 6 zapachów i kolorów do wyboru. Te zostały, nie wiem czemu, może tam te bardziej pachniały. One nie pachną bardzo intensywnie. Jak się je otworzy, tak, troszkę pachną. Z tym, że nie jest to jakiś taki duszący zapach. Jak mi się przypomni, z jakiej firmy miałam jeszcze na zmianę takie też zapachowe, to dam Wam znać w następnym filmiku, z tym, że tamte miały bardzo zapach mocny, roznosił się po całym mieszkaniu, te nie. Myślę, że to właśnie dobrze, bo przynajmniej dzieci mogą tego używać, bo to chyba bardziej dla dzieci jest przeznaczone, więc w sumie dobrze, bo lekko pachnie, ale nie za mocno. Polecam wszystkie zapachy, wszystkie kolory, bo każdego usposobienie jest inne. Każdy woli coś słodszego jak truskawka, coś stonowanego no jak jabłuszko, coś bardzo mocne jak owoce leśne. Także każdy wybór podejmie swój, ale przetestować można wszystkie, naprawdę warto. Tego kremu też używałam ja. Nie jest napisane, co prawda, na ile lat to jest. Był duży, bo aż 100 ml. Nadal jest. Już go nie używam, bo mam inne kremy. Jest zużyty tak 3/4. Podarowałam go córce. Córka dojrzewa. Ma problematyczną cerę skłonną do wyprysków w tym wieku. I używa mleczek do cery takiej, jaką w tej chwili ma, żeli do mycia twarzy. I podarowałam jej ten krem, ponieważ uważam, że jest wyśmienity na oczyszczoną już twarz wieczorem czy rano. Niewielka ilość, aby tylko nawilżyć twarz. Szybko się wchłania, nie klei się. Próbowałyśmy z innymi kremami, też są dobre, ale jeżeli jest ten, ja mam zamienniki, ona też korzysta z ziai, przekonała się do niego, także tak. To na tyle, filmik wyszedł bardzo długi, jak na mój debiut. Mam nadzieję, że się trochę spodobał. Dajcie kciuka w górę, chociażby za to, że to dzisiaj mój pierwszy dzień. Wgram filmik niedługo. Mam już przygotowanych kilka też z innymi moimi kolekcjami. Też kosmetyki, też inne rzeczy. Denko musi niestety poczekać, ale myślę, że też coś w tej kwestii zrobimy, nakręcimy. A na razie całuski, buźka, pozdrawiam.